Cześć. Dzisiejszy komentarz przygotował dla nas nasz wielki przyjaciel, Jan Młynarczyk. Posłuchajmy. Witam wszystkich z Drabkowiczów w Wielką Środę. Przed nami już blask poranka zmartwychwstania. Już można pomału dojrzeć promienie niedzielnego słońca. I mamy zastanowić się nad tym, czy nie zapomnieliśmy czegoś, co mieliśmy zrobić w Wielkim Poście. W moim wieku rzeczywiście byłoby już uzasadnione coś zapomnieć, ale myślę, że też nie warto roztrząsać tego, co było. No rzeczywiście są pewne obowiązki, są pewne sprawy, które powinniśmy w Wielkim Poście wykonać, wypełnić. Ale dziś skupmy się na tym, co mamy zrobić teraz. Na przygotowaniu się do właściwego przeżycia Triduum Paschalnego. Jeżeli mamy coś dzisiaj zrobić, to jest to czas, żeby rzeczywiście spotkać Jezusa i razem z Nim wejść w te dni, w których przeżywać będziemy Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Będziemy Mu towarzyszyć. Jeżeli jesteśmy na to gotowi, nie martwmy się o to, że zapomnieliśmy o paru sprawach. Otwórzmy się na rzeczywistość, która jest przed nami. Przed nami wielkie, wspaniałe, głębokie dni przeżycia Triduum Paschalnego i z całą pewnością niedzielny poranek zmartwychwstania, gdzie wszyscy będziemy śpiewać razem Alleluja. Pozdrawiam wszystkich. Wielkie dzięki dla Jana za jego dzisiejsze słowo, a także za całe wsparcie, jakie otrzymujemy od niego przy organizacji akcji Zdrabki Wielkopostnej, nie tylko w tym roku, ale w poprzednich latach. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy nas wspierają. Dziękujemy i widzimy się jutro. Cześć!